Dzień dobry. Piotr Chmielarz, założyciel i administrator grupy facebookowej Ucznictwo Intuicyjne. Dzisiaj, korzystając z pięknej pogody, pustej na razie strzelnicy Bielańskiego Koła Ucznictwa Intuicyjnego, postanowiłem zrobić sesję Q&A, pytania i odpowiedzi. Postaram się to zrobić w kilku częściach, żeby nie zanudzić zbytnią długością filmów. Na razie. Kolejna kwestia. Łuk mocniejszy czy słabszy? Zabieram zawsze na trening ze sobą przynajmniej dwa łuki, właśnie różniące się mocą. Czasem jeden po prostu lepiej leży, z jednym lepiej współdziałam, z drugim słabiej, ale staram się, żeby łuk nie był dla mnie ograniczeniem, więc jeśli któryś działa słabiej, to go męczę, aż się uda. Cześć. Kolejny odwieczny problem, z czego cele i co na kulochwyt. Nasze cele zrobione są z pianki, z których robione są takie kostki łucznicze, które można kupić za kilkadziesiąt, kilkaset złotych w specjalistycznych sklepach. U nas to są po prostu warstwy tejże pianki poliuretanowej, z tego co kojarzę, związywane i tyle, ale wystarczy każda dość gęsta gąbka pianka. Tutaj mamy naszego pozoranta, właśnie z gąbeczki pozwijanej. Na cele doskonale nadają się stare, nie muszą być stare, tak, ale bądźmy eko, zużyte karimaty, które można zwinąć
Tutaj też gąbkowe cele, szmaty. W sklepach na przykład z chemią gospodarczą można kupić paczki ze sprasowanymi ścinkami tkanin, tak zwane czyściwo, używane do różnych działań warsztatowych, tak, do zbierania rozlanej nafty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla nas taka paczka sprasowanego czyściwa, różnokolorowego przeważnie, jest gotowym celem. Co za cele? Oczywiście najlepszy jest wał ziemny. Jeśli mieszkamy w mieście położonym albo wiosce położonym nad jedną z wielkich naszych pięknych rzek, to zapewne będą tam wały przeciwpowodziowe, więc łatwo sobie takie miejsce do bezpiecznego strzelania znaleźć. Wyjściem dla bogatych jest oczywiście siatka łucznicza. A jeśli nie mamy siatki łuczniczej ani wałów, mieszkamy na nudnej nizinie, wtedy warto sprawdzić grupy facebookowe typu Śmieciarka jedzie lub zajrzeć czasem na śmietnik na dużym osiedlu i znaleźć najlepiej starą wykładzinę podłogową. Wykładziny podłogowe takie, z których robi się podłogi w biurach najczęściej, są doskonałym sprzętem, który nam wygasi energię strzały, jeśli nie trafimy w swój doskonały piankowy cel. Podobnie jak przy siatce łuczniczej, zasada jest prosta, wieszamy, przybijamy tylko od góry. Reszta musi wisieć luźno.